W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczne laboratorium dla astronautów w Pile powstał nowoczesny ośrodek Lunares, którego zadaniem jest stworzyć warunki podobne do tych, jakie panują w kosmosie. Ochotnicy, którzy po specjalnej selekcji mogli przebywać w takim środowisku, spotkali się z uczniami i nauczycielami zespołu szkół salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. I jeszcze mieliśmy muszki owocówki, także zwierzątek jako takich nie mieliśmy, ale mieliśmy te nasze robaczki, które nam dużo atrakcji przysparzały w czasie misji. Młodzi ludzie z dużym zaciekawieniem słuchali opowieści gości, spotkania i chętnie zadawali im pytania. Pytanie, czego nam brakowało w habitacie, bo my właśnie odbyliśmy dwutygodniową misję, jesteśmy zamknięci. Generalnie to jest pytanie, które się zdarza od dziennikarzy, ale tak naprawdę jest też, może dziecko zapytało o to, że pomyślało, że coś mogło być nie tak, że nie było nastawione tylko tak, że pewnie wszystko było super, ale że było świadome tego, że rzeczywiście mogło nam czegoś brakować, a że to było trudne. W dalszej części dnia odbyły się warsztaty, gdzie największym zainteresowaniem cieszył się pojazd wykorzystywany do badań w kosmosie oraz druk 3D. To na pewno było bardzo niesamowite spotkanie, ponieważ mało jest takich ludzi jak astronauci. Mnie bardzo interesuje temat kosmosu. Wspaniale jest poznać ludzi, którzy mają marzenia, wiedzą, czego chcą w życiu i spełniają swoje cele i dążą do tego, żeby je realizować. Zastanawiałam się kiedyś nawet nad tym, czy nie chciałbym gdzieś polecieć w kosmos, nawet jakbym nie mógł wrócić, no ale zawsze fajnie może być, więc to zależy. Prowadzący nie szczędzili pochlebnych słów odnośnie spotkania z uczniami. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Myślę, że młodzież tak samo. Ilość też pytań z publiki sugeruje właśnie, że się dość zainteresowanie było. Uczniowie są bardzo żywi, bardzo mnie zaskoczyli tym, że tak naprawdę się zaangażowali w zajęcia. Ja akurat miałam okazję prowadzić zajęcia z domu 3D i zjeżdżenia łazikiem. To jest taki mały łazik, który gdzieś tam za mną się pewnie teraz rusza. No i generalnie dzieciaki naprawdę bardzo, bardzo chciały uczestniczyć w tych zajęciach i okazało się bardzo kreatywne. Dzięki takim jak to wydarzeniom kadra zespołu szkół salezjańskich Don Bosco udowadnia, że dopiero tradycyjne metody nauczania wsparte dodatkowymi formami zdobywania wiedzy mogą w pełni kształtować dzieci i młodzież.